Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowni leśnicy. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, w imieniu którego mam zaszczyt zabierać głos, z dużą uwagą zapoznał się z dokumentami rządowymi dostarczonymi nam. Podobnie jak corocznie scenogram czy scenariusz tych spotkań jest podobny od wielu, wielu lat. Z jednej strony zawsze dziękujemy leśnikom za ich pracę, ja to również czynię w tej chwili, bo rzeczywiście od zbioru nasion, poprzez produkcję szkółkarską, poprzez pielęgnowanie, poprzez ochronę lasu, jak się tak patrzy, to leśnicy wykonują bardzo pożyteczną społeczną, bardzo potrzebną pracę i za tę pracę należy się podziękowanie. Z drugiej strony, pracując na tym otwartym organizmie, jakim jest polska przyroda, no mają do czynienia z różnego rodzaju klęskami. Są klęski wiatrołomów, pożary, gradobicia, huragany, powodzie. No i z tym, gdyby nie była tak sprawnej organizacji, to mielibyśmy różne problemy. Do tego dochodzą jeszcze gradacje szkodliwych owadów, grzybów. Z tym dosyć skutecznie radzą sobie leśnicy i tak powinno zostać w przyszłości. Natomiast no, co jakiś czas, jak obserwuję to od 2002 roku, kiedy debatujemy, bo zapisaliśmy w ustawie o lasach obowiązek interesowania się Sejmu, sprawdzania raz do roku informacji o stanie lasów, to jeszcze dochodzą pewne kataklizmy w postaci kampanii politycznej. Co jakiś czas jest kampania polityczna i wtedy wszyscy zachowują się trochę tak, no, nie do końca jak być powinno. Ostatnio słyszę, po kościołach jest zbierane, są jakieś podpisy za rzekomym no, próbą prywatyzacji lasów. No, czyli krótko mówiąc, ktoś puścił księdza w maliny, używając terminologii leśnej, puścił wiernych w maliny. No, ale to jest element kampanii politycznej, to możemy to przyjąć, ale dylemat jest taki, że w ślad za tego typu działaniami no, są ataki w mediach, niesłuszne na leśników i to wszystko jest elementem no, toczącej się kampanii. Za dwa miesiące mamy wybory. No, nawet dziś były wnioski o podanie się ministra do dymisji. No czymże to jest inny? To jest taki no, element kampanii, bardziej udolnej lub mniej udolnej. Zostawmy, że jest to bardziej udolnej. Ja chciałbym jednak pozytywnie powiedzieć, poinformować leśników, że w imieniu posłów, grupy posłów z Platformy i z PSL-u złożyliśmy projekt ustawy o innej formie zatrudnienia, mówiąc ogólnie przejściu z powołania na powołanie kodeksowe. Czekamy już nie dni, a godziny na pewno, kiedy pani marszałek po ostatnich konsultacjach nada temu druk. Postaramy się w niedługim czasie tą ustawę wprowadzić w życie, przeprowadzić cały proces legislacyjny. Mam nadzieję, że stanie to się niedługo i żeby tych fobii, które są podnoszone, nie ponawiać, w imieniu klubu Platformy, PSL-u i Lewicy złożyliśmy projekt zmian konstytucji, żeby konstytucyjnie zapisać trwałość lasu i nie dopuszczać do tych wszystkich dywagacji, które się dzieją, bo nikt w Polsce nie zamierza prywatyzować lasów. No, była jedna siła, która próbowała, ale nie chcę wracać, nie chcę tu jączyć, bo nie w tym rzecz. Myślę, że jeżeli tworzyliśmy, parę zdań, bo już mi została minuta, parę zdań, jeżeli chodzi o Krajowy Program Zwiększania Lesistości Kraju, więc jako współautor tego programu chcę powiedzieć, że wówczas było 1 700 000 hektarów gruntów klasy szóstej i szóstej Z. No i żeby zakładaliśmy, zalesimy 1 000 000 hektarów z tych 1 700 000, to by pozwoliło zwiększenie lesistości kraju ponad 30%. Problemy były różne. Wprowadziliśmy między innymi ustawę o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia. To trochę przyspieszyło ten proces, no, ale na rynku dopłat unijnych są pewne gatunki, które się bardziej opłacają, inne się mniej opłacają. Stąd ten proces został trochę powstrzymany. Ostatnio został niestety, z przykrością muszę powiedzieć to, powstrzymany również przez fakt, że ktoś wpadł na pomysł, żeby wpływ lasu był oceniany przez raport oddziaływania na środowisko. Czy to nie działa na no, ptaki i siedliska? No, na miły Bóg. Ludzie płacą ciężkie pieniądze za te raporty. Jeżeli jeszcze dojdzie do zatwierdzenia takiego raportu, to i tak ostatnie zdanie ma dyrektor dyrekcji, który mówi, że nawet jak jest raport, który mówi, że to nie szkodzi nikomu, no to
Według niego to szkodzi. Jak najszybciej, panie ministrze, z tego trzeba zrezygnować. To nie jest norma unijna, to jest norma nasza, wewnętrzna, wprowadzana nie wiadomo po co. I jak to zrobimy, to przyspieszymy program zwiększania lesistości. Będziemy oczywiście głosowali za przyjęciem obu dokumentów. Dziękuję jeszcze raz leśnikom. Dziękuję, panie marszałku.